Cześć, z tej strony Kamil z portalu Bieganie u Skrzydła. Hoka Mach X2 to buty do biegania dla osób, które szukają jednego modelu do treningów i startów w zawodach. Jest w nich tyle dynamiki, ile potrzebujemy na szybkie zawody, ale jednocześnie tyle amortyzacji, ile potrzebujemy na dystansie półmaratonu lub nawet maratonu. Zapnijcie pasy, startujemy z recenzją. Model ma ciekawe rozwiązania technologiczne w podeszwie środkowej, które sprawiają, że udało się z sukcesem połączyć komfortową amortyzację, responsywność, dynamikę i biegowe bezpieczeństwo. Niech jednak nie uśpią Waszej czujności wskazane zalety najnowszej wersji butów Hoka Mach X2, ponieważ o kilku ważnych aspektach przed wyborem tych butów treningowo-startowych trzeba po prostu wiedzieć. Od razu spodobała mi się przewiewna siateczka cholewki, która świetnie wentyluje wnętrze butów i pozwala na swobodne odprowadzanie wilgoci i ciepła. Sprawna wentylacja butów jest możliwa dzięki gęstej perforacji konstrukcji. Przez całą długość butów, od palców praktycznie do tego miejsca tutaj, zastosowano w cholewce mikro nacięcia, takie mikro szczeliny, przez które wentylacja butów jest po prostu super. Materiał cholewki przyjemnie dopasowuje się do kształtu stopy, stabilnie ją utrzymując. Dotykając cholewki, można poczuć miękkość materiału, który podczas biegania przyjemnie trzyma nasze stopy na swoim miejscu, blokując możliwość ich swobodnego przesuwania w środku butów. Bardzo miękki język jest zintegrowany po bokach z cholewką, pasami dodatkowego materiału, co moim zdaniem dodatkowo wpływa na odczuwalne bezpieczeństwo podczas lądowania. Dodam, że podobają mi się sznurówki, które są płaskie, elastyczne, lekko rozciągliwe i przyjemne w dotyku. Płaska konstrukcja jest praktyczna, ponieważ wystarczy tylko raz je zawiązać, a do końca treningu nic się z nimi nie dzieje. Zapiętek Hoka Mach X2, tutaj go będzie widać, na przebitkach zobaczycie go jeszcze bliżej, jest bardzo cienki i delikatny, co nie za bardzo mi odpowiada. Jest bardzo minimalistyczny i tylko w dwóch miejscach, tutaj i tutaj, jest trochę opiankowany. Lubię trochę sztywniejsze, bardziej rozbudowane i jeszcze bardziej miękko wykończone konstrukcje. To moje osobiste upodobania i wiem, że każdy z nas może mieć zupełnie inne potrzeby. Niezmiennie od tego, co powiedziałem. Każdy z nas poszukuje sprawdzających się rozwiązań. Potwierdzam, że konstrukcja sprawdza się podczas biegania. Możemy w tym bucie cisnąć super szybko i dynamicznie lub biec wolno. Zapiętek trzyma tylną część stopy na swoim miejscu i nie pozwala na niekontrolowane jej ruchy. Buty wyposażono w płytkę, która zwiększa naszą dynamikę podczas wybicia oraz stabilność całej konstrukcji, ale nie jest to płytka z włókna węglowego. W środku dziś omawianych butów jest elastyczna, lekka i plastikowa płytka Pebax. Dzięki niej buty dają zupełnie inne odczucia podczas biegania, niż gdyby w ich środku była płytka karbonowa. Najbliżej stopy znajduje się pianka Peba, następnie plastikowa płytka Pebax, a najbliżej podłoża pianka Eva. Połączenie tych trzech materiałów zapewnia większą sztywność i bezpieczeństwo, jednocześnie pozwalając na szybki bieg bez utraty komfortu amortyzacji. Podczas biegu płytka Pebax jest praktycznie niewyczuwalna. Zdecydowanie bardziej odczuwalny jest zakrzywiony profil podeszwy, który, jak mi się wydaje, w porównaniu do poprzednika jest bardziej podkręcony. Odczucia podczas biegania zakrzywioną podeszwą, której celem jest łatwiejsze i szybsze przytaczanie stopy, są bardziej charakterystyczne. Warto zauważyć, że poprzedni model Hoka Mach X miały 5 mm drop, grubość podeszwy pod piętą wynosiła 39 mm, a pod palcami 34 mm. Najnowsze Hoka Mach X2 mają identyczny drop, ale dołożono więcej pianki. Pod piętą to aż 44 mm, a pod palcami 39 mm. To moim zdaniem jednoznacznie wskazuje kierunek, w którym biegnie ten model, w stronę jeszcze większego komfortu podczas długich lub dynamicznych sesji. Mimo, że podeszwa jest jeszcze grubsza, nie ucierpiała stabilność konstrukcji. W dalszym ciągu jest to bardzo bezpieczny i stabilny model do biegania. Nie jest to zatem przerośnięty, galaretkowaty grubas, a szybki, stabilny i dynamiczny wielkolud. Trzeba dodać, że duża amortyzacja uprzyjemnia trening na twardych nawierzchniach. Grubość podeszwy zapewnia doskonałą amortyzację. Choć wysokość podeszwy jest wyczuwalna, nie jest to uciążliwe. Właśnie zakończyłem test butów Hoka Mach X2 i muszę przyznać, że jedną z ich najmocniejszych stron jest to, że w tym modelu świetnie czujemy się na treningu, jak i na zawodach.